Czy słyszałeś kiedykolwiek o jednym z najdroższych i najbardziej zaawansowanych plastików na świecie, którym jest PIK? To materiał o niesamowitych właściwościach, dlatego jest wykorzystywany w najbardziej wymagających branżach na świecie. A dziś pokażę Ci, jak wykonujemy detal z tego materiału, który ma wiele ścisłych tolerancji mieszczących się w setnych milimetra. Tu nie ma miejsca na błędy. Wszystko musi wyjść perfekcyjnie za pierwszym razem. A jeżeli zostaniesz ze mną do końca, to pokażę Ci dokładne parametry i narzędzia, jakie zastosowaliśmy. A na samym końcu dodatkowo zobaczysz, jak w tym detalu montujemy specjalne wkładki gwintowane, żeby wzmocnić gwinty w plastiku. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Zobacz, jak my obrabiamy ten materiał, a w międzyczasie opowiem Ci kilka naprawdę ciekawych rzeczy na temat PIKa. To nie jest zwykły plastik. To polimer, który łączy w sobie właściwości, jakich normalnie trzeba by szukać w kilku różnych materiałach. Jedne tworzywa są odporne chemicznie, ale nie wytrzymują temperatur. Inne mają wysoką wytrzymałość mechaniczną, ale chłoną wodę i puchną. Jeszcze inne są biokompatybilne, ale miękkie jak guma. A teraz wyobraź sobie materiał, który ma to wszystko naraz. Wysoką wytrzymałość mechaniczną, bardzo wysoką odporność na ścieranie oraz niski współczynnik tarcia, stabilną, ciągłą pracę w temperaturze do 250 stopni Celsjusza, doskonałą odporność chemiczną na większość agresywnych substancji, bardzo niską absorpcję wody i znakomitą stabilność wymiarową, odporność na promieniowanie UV, promienie rentgenowskie i gamma, niską palność i bardzo niski poziom dymienia podczas spalania, dopuszczenie do kontaktu z żywnością i do tego jeszcze biokompatybilność, czyli nadaje się nawet na implanty. I teraz pomyśl, co jeśli powiem Ci, że ten materiał można jeszcze ulepszyć? Dodając włókna szklane albo węglowe, PIK staje się jeszcze sztywniejszy, mocniejszy i jeszcze bardziej odporny. Dlatego właśnie PIK trafia na sam szczyt piramidy materiałów technicznych i jest jednym z najbardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych na świecie. Dzięki temu materiał ten znajdziesz w lotnictwie i kosmosie, w energetyce i w przemyśle naftowo-gazowym, a także w medycynie, gdzie powstają z niego na przykład implanty kręgosłupa czy czaszki. I to tylko kilka przykładów z wielu branż, w których się sprawdza. Spójrz, to jest PA6, jeden z najpopularniejszych polimerów przemysłowych. A tu mamy PIK, wygląda podobnie, to też plastik, ale 20 razy droższy. I właśnie dlatego PIK to Ferrari wśród tworzyw sztucznych. Najpierw pierwsze zamocowanie. Montujemy przygotówkę w imadle samocentrującym. Szczęki mają specjalne ząbki, które wgryzają się w materiał. Dzięki temu nie musimy używać dużej siły ścisku. To bardzo ważne, bo detal ma ściśle określone tolerancje. Nie chcemy, żeby po odkręceniu szczęk detal się rozprężył i wymiary się rozjechały. Obróbkę wykonujemy na mokro, ale specjalnie dla Was część ujęć nagraliśmy na sucho, żeby lepiej było widać szczegóły. Tak jak wspomniałem, ten detal ma wymagające tolerancje, więc kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej jakości powierzchni i idealne trafienie w wymiary z dokumentacji. Dlatego stosujemy chłodziwo. Zapewnia ono stabilne chłodzenie detalu, nie dopuszcza do przegrzania materiału i utraty wymiarowości. Jeżeli chcesz wykonywać detale coraz bardziej precyzyjnie, to musisz zwracać uwagę na coraz drobniejsze szczegóły i pilnować rygorystycznych warunków obróbki. To właśnie te szczegóły na końcu decydują o finalnym, perfekcyjnym efekcie. Mamy detal zamocowany i sprawdzamy w programie jeszcze raz wszystkie ustawienia i pomiary. Pomiędzy operacjami wykonujemy kontrolę wymiarów, żeby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem i nic się nie rozjeżdża.
na końcu wykończenie powierzchni i fazowanie krawędzi, aby detal był perfekcyjny. Tutaj nie ma żadnych ustępstw. Wszystko musi być dokładnie tak, jak wymaga tego dokumentacja. Na koniec chciałem Wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Spiralne wkładki gwintowane. Tutaj mamy przygotowany otwór gwintowany, ale to nie jest jeszcze zwykły gwint M3. Na maszynie wywierciliśmy otwór i nagwintowaliśmy go specjalnym gwintownikiem. To jest gwint pod wkładkę spiralną, a nie standardowy M3. Teraz ten gwint wkręcamy odpowiednią wkładkę gwintowaną spiralną. Po wkręceniu łamiemy końcówkę prowadzącą i wewnątrz wkładki mamy już gotowy standardowy gwint M3. Po co to robimy? Dzięki temu możemy wzmacniać gwinty w tworzywach sztucznych, takich jak PIK. To idealne rozwiązanie, gdy śrubę trzeba mocniej dokręcić bez ryzyka uszkodzenia gwintu w plastiku. Albo gdy w jednym miejscu śruba jest często wkręcana i wykręcana. Wtedy wkładka zapewnia trwałość i niezawodność. I to tyle na dziś. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!